25 lat temu debiutował na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie pierwszy bank, Bank Inicjatyw Gospodarczych, i wyznaczył on trend, którym podążyły inne banki, zdobywania kapitału przez giełdę. I to zdobywanie kapitału przez ostatnie lata pozwoliło bankom osiągnąć siłę finansową, jaką dysponują obecnie. W sierpniu 1992 roku Bank Millennium debiutował na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie. Byliśmy pierwszym bankiem, który dokonał IPO na warszawskiej giełdzie. Byliśmy też pierwszą finansową instytucją. To było niezwykle ważne, ponieważ pozwoliło nam na zwiększenie kapitału, dzięki któremu mogliśmy zainwestować w polską ekonomię. W 1998 roku Rada Giełdy postanowiła utworzyć indeks banków, WIG Banki. On od początku istnienia zyskał prawie 500%, podczas gdy indeks szerokiego rynku wzrósł tylko dwukrotnie. Pokazuje to wzrost zarówno siły banków, czy ich wyników finansowych, jak i liczby podmiotów. Przez te 25 lat nasza instytucja znacznie urosła. O ponad 300 razy urosły udzielane kredyty, więcej niż 100 razy wzrosły depozyty i o więcej niż 200 razy urósł kapitał banku. Sukcesywnie wraz ze wzrostem liczby banków, czy ich siłą finansową, rosła kapitalizacja banków na tle giełdy. Na początku było to 20%, obecnie jest już to ponad 50%. Na koniec ubiegłego roku kapitalizacja wszystkich banków na giełdzie wyniosła prawie 600 miliardów i było to ponad 50% kapitalizacji wszystkich spółek. Co niezwykle ważne, obecność na giełdzie determinuje nas do bycia bardziej innowacyjnym bankiem, ponieważ jeżeli jest się na tym rynku, zawsze trzeba się rozwijać, zawsze jest się obserwowanym przez inwestorów i analityków rynków finansowych. Ta obecność na giełdzie powoduje, że trzeba być tak innowacyjnym, jak to tylko możliwe w danym momencie. And these have been our history in the past and also in the recent moments. And now we look for the next 25 years. Teraz czekamy na kolejne 25 lat. Ostatnie 25 lat na rynku akcji, ostatnie 25 lat naszej obecności na giełdzie i ostatnie 25 lat historii Polski były pełne sukcesów. Gdy myślimy o kolejnych 25 latach, jesteśmy bardzo entuzjastyczni i pełni energii, ponieważ teraz przyszedł czas na rozwój ekonomii, więcej innowacji, patentów, badań. To przyniesie zyski wszystkim inwestorom, klientom banków i ich pracownikom. To everybody will be benefits for the customers, for the employees and for the investors of the bank. Banki są lustrem rzeczywistości, pokazują, co się dzieje w realnej gospodarce. Ostatnie lata to wzrost gospodarczy w Polsce, więc tak samo rosną zyski banków. Perspektywy na przyszłość są niezłe, więc podobnie powinno być z zyskami banków.